oglądacie Straż Pożarna i Ekologia. Gdzie się stykają i co mają ze sobą wspólnego? W wielu miejscach się spotyka Straż Pożarna z Ekologią. Najpierw zacznijmy od tego, że my w swoich działaniach mamy zapisane, czy też działamy po to, żeby chronić środowisko, żeby nasze działania nie szkodziły, a jeśli dzieje się coś złego w środowisku, to również neutralizujemy takie zjawiska, tak jak ostatnie przypadki pożarów śmietnisk, czy też działania na Odrze związane z zakwitem algi. Co pana inspiruje do tych działań proekologicznych? Inspiracją jest na pewno dbałość o to nasze środowisko. Patrząc na kolejne pokolenia i myśląc o tym, mam dzieci, żeby one w przyszłości żyły w tak dobrym klimacie jak obecnie, w takim atmosferze, w takim środowisku, a nasze działania, żeby się jeszcze przyczyniły do tego, żeby było jeszcze lepsze, żebyśmy swoimi działaniami doprowadzili do tego, żeby była przyszłość jeszcze bardziej przyjazna i żebyśmy nie słyszeli o zmianach klimatycznych, o innych problemach, które dotykają obecnie nasze otoczenie. Ładnie brzmi wszystko, ale jakbyśmy mieli porozmawiać o konkretach, gdzie jeszcze Straż Pożarna może się zaangażować, żeby te zmiany na lepsze były widoczne? Angażujemy się przede wszystkim w to, żeby sami być bierni w szkodliwości, czyli stosujemy zwykły recykling, czy segregację odpadów poprzez montowanie paneli fotowoltaicznych na naszych obiektach, żeby czerpać prąd z czystej energii. Poprzez to, że samochody, które używamy, spełniają normę Euro 6, poprzez edukowanie, jak się zachować bezpiecznie. Nawet sytuacje związane z typowymi w tym okresie pożarami traw, żeby tego nie robić. To są kampanie prospołeczne, żeby pokazywać społeczeństwu, że każdy element, który pali, wydziela niebezpieczne substancje, a wśród nich jest dwutlenek węgla, z którym globalnie walczymy. Zatrzymam się na chwilę przy tych pożarach traw, bo to swego czasu była plaga. Czy to jest tak, że te działania edukacyjne odnoszą skutek? Państwo, że tych zdarzeń jest coraz mniej? Z pewnością ten skutek jest odnoszony, natomiast to też duży wpływ ma pogoda. Jeśli są okresy suche, te przejściowe między zimą a wiosną, wówczas te pożary są intensywne. W tym roku nie mamy takiego okresu, mamy dość dużo wilgoci i jak już zielona trawa przerośnie te posusze, to już tego problemu nie ma. W tym roku myślę, że łagodnie przejdziemy przez ten okres. Mówi pan, że straż dąży do tego, żeby być zeroemisyjna. Czy doczekamy się kiedyś elektrycznych wozów strażackich? Są już takie prototypy, natomiast my, jako Państwowa Straż Pożarna na terenie województwa śląskiego, myślę, że jako pierwsi byliśmy pionerami, że zakupujemy takie pojazdy, które nie są typowo bojowymi, ale takimi administracyjnymi, tymi, którymi przemieszczamy się na nasze działania prewencyjne na obiekty. To już kupujemy takie pojazdy, więc myślę, że jest to dobry kierunek i ja również przez swoje działania wskazuję ten kierunek, żeby zakupować pojazdy elektryczne.